historia tak zwanych Windsorów jest jakby odkłamana i jest rozmowa z prawdziwym, prawomocnym dziedzicem tronu Wielkiej Brytanii, który jest na wygnaniu w Australii, jest farmerem. Ale według całej linii on jest dziedzicem. I on nie ma prawa być na wyspach. To w podobny sposób w Polsce robimy przez setki lat to, co w tych nagraniach o rozbiorach Polski, prawdziwych przyczynach rozbiorach Polski jest to wykazane, że to już Piastowie chcieli nas rozebrać, jakoś się nie udało, bo jakoś jeszcze w czasie Polska była licznym krajem, ale wszystkie te od chrztu Polski dynastie po prostu wrogo były nastawione. Jak gdyby można powiedzieć, to, że Piastom nie udało się doprowadzić do rozbioru, była w zasadzie konsekwencja w wyniku bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem jest w istocie doprowadzeniem do tego, że Polska miała zostać rozebrana przez Zakon Krzyżacki, Sasów i Czechów, którzy byli wówczas też pod panowaniem rodu niemieckiego. Więc w zasadzie myśmy mieli zostać rozebrani. Cała Europa Zachodnia miała w tym pomóc, dlatego że cała Europa Zachodnia była pod wpływem tak zwanego Cesarstwa Rzymskiego, które z kolei w pełnym obszarze znajdowała się pod wpływem władzy niemieckiej. Nie bez powodu Nestor w X wieku, pisząc o tym, jak do Ruryka do władcy Rusi przyszedł wysłannik z Rzymu, i on go nie nazywa wysłannikiem Rzymu, tylko przedstawiciel Niemiec. To właśnie, czym są Niemcy? Bo to powinni być Słowianie, tak zwani Germanie, Germanus, brat. To są prawdopodobnie Sarmaci. Oni zmieniali tak często nazwy dla niepoznaki. Czy to byli Prusowie swojego czasu? Czy to nie było tak, że Semici weszli na jakiś obszar, wycięli lokalnych i się podtrzymają? Nie wszystkich wycięli, ale głównie zarządzanie. Tutaj tak elita. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy są wprowadzone chrzest w każdym jednym z narodów, jest... Jedziemy z koksem dalej. Znaczy skończyłeś? Rusi. Tak, to generalnie na przykazie Nestora, który wysłannika Cesarstwa Rzymskiego, czyli w zasadzie Watykanu, wprost nazywa, określa mianem Niemca. Czyli... Niemówiący. Nie, to nie jest, że niemówiący, to Niemiec, no. To jest już przetłumaczenie na współczesny język, natomiast chodzi to o rodzaj nacji, czyli de facto o Sasów, czyli w tamtym czasie nie było czegoś takiego, to sztuczna nazwa pozostała to Imperium jest, Rzymskie. Ja może dam takie małe porównanie. Czechów nie nazwiesz Niemcami, prawda? No, nie ale przez 300 ponad lat byli zarządzani przez niemiecką, przez kilka rodów niemieckich. I bardzo dużo dzisiaj widzimy tych nazwisk Miller czy niemiecko brzmiących. Ale nie nazwiesz ich Niemcami, prawda? Bo mówią po prostu pod myt. Ale to chodzi o elitę zarządzającą. Dlatego Germanie, czyli na przykład Niemcy, których populacja powyżej 45, nawet 50% ma haplogrupę słowiańską R1, A1, bo przecież w XVII wieku to jeszcze we wschodnich Niemiec to znano język słowiański, później bardzo szybko zostało zgermanizowane. Dzisiaj tylko Serbo-Użyczanie zostali w wielkości tam 150 tysięcy, chociaż przed wojną była propozycja, żeby się przyłączyli do Polski. No, wystarczy jedną rzecz sprawdzić, bo nawet sami Niemcy, w cudzysłowie dzisiejszych Germanii, nawet Alemanii określają się, choć patrząc w zapiski historyczne okazuje się, że to są dwa osobne ludy, to oni sami podają, że wszystko do Łaby to są miasta wybudowane przez Słowię. Nie próbują nawet tego negować. Generalnie w okresie, kiedy zostaje się wprowadzony zabór i narzucone chrześcijaństwo, czyli w zasadzie złożenie jeszcze raz to. Generalnie od momentu, kiedy jest wprowadzony chrzest, nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na wszystkich ziemiach należących wcześniej do Scytii, czyli od Renu, czyli w zasadzie teren, który należy dzisiaj do Niemiec, to w zasadzie był terenem dalej Scytów. On też został okupowany, a te tereny dostały się pod zarządzanie rodu Ludolfingów. Od Łaby dalej mieli Piastowie. W dół mieli Przemyślidzi, jeszcze dalej, czyli Bohemia. Kolejny ród dostał jak gdyby pod zarządzanie swoje i większość tych rodów
panuje do kolejnego, do ostatniego kataklizmu, który ma miejsce w roku 1348. To sobie można popatrzeć, weryfikować, że ich ciągłość trwa aż do następnego kataklizmu i w większości w nich tracą nagle kontrolę, no bo wymierają, jak cała populacja wycina, także to ich też dotyczy, na poziomie 95-98% wszyscy giną. I oni za wszelką cenę próbują utrzymać władzę. Już wówczas nie są podsyłane rody takie, które można z nazwy przypisać ludziom czy ludom zamieszkującym te tereny i będąc pod okupacją, tylko wprost przychodzą już z nazwy niemieckie rodziny, jak właśnie Habsburgowie, Wittelsbachowie czy Andegawendowie z Francji, od Franków, tak jak u nas. I tak samo na Węgrzech oni się pojawili. Wszystko jest na chwilę. Natomiast w tym okresie do kataklizmu, jeżeli na którymś z terenów no, jak gdyby następca był nieletni, to tylko na krótki okres czasu oni się wymieniają. I stąd na przykład na krótki okres czasu ród Piastów pojawia się w Czechach, później z powrotem przejmują to Przemyślidzi. To samo się dzieje na ziemiach polskich, na Węgrzech. Oni się zmieniają, wymieniają, a w zasadzie tylko na krótki okres spiastują dalej nadzór. Żeby... To są piastuni, no jasno, to co nie ma, trzeba, nie możemy się doszukiwać jakiegoś piasta kołodzieja, co kręcił koło. To jest głupota, prawda? Bo to tak, jakbyśmy powiedzieli, że w 900 roku człowiek w fryzurze tutaj kwadratów egipskiej takiej i tutaj koszula lniana przepasana i on dłubie coś, tworzy koło po prostu, tak? A mamy tutaj odkrycie, że na terenie Polski w Bronocicach jest najstarszy wizerunek koła odkryty sprzed 5500 lat. Tak, to był chyba wóz namalowany z zapasanym kołem jeszcze. Tak, tak. A tutaj się mówi, że piast kołodziej był, dlatego był piast, piasta od koła, prawda? Aha, coś. To już takie już naciągane doszukiwanie się. Po prostu piastowali stanowisko nadzorców, także tutaj to jest jasno w kronikach określone czy opisane. Co możemy zrobić? A jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Ja uważam, że określenie Słowianie nie ma nic wspólnego ze slave, z niewolnikiem. To jest tak jakby Turcy, ich nazwa pochodziła od indyka po angielsku, Turkey. Albo Węgrzy, ich nazwa pochodzi od angielskiego hungry, głodne. My nie jesteśmy żadnymi niewolnikami, nie byliśmy. To określenie nie ma z tym nic wspólnego i Artur się z tym nie zgadza. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że my wyszukujemy pochodzenia w naszym źródłosłowiu, czyli de facto szukamy nazewnictwa, które sami żeśmy sobie dali. Nie. Zwróćmy uwagę, że nie jest tak, nikt nas nie nazywa tak, jak my byśmy się chcieli nazywać, tylko źródłosłowie zawsze pochodzi od tego, jak nas inni nazywają. A wszyscy nas nazywają niewolnikami. Kto? W każdym jednym języku. No wprowadź sobie nawet chociażby w najgłupszy, jaki jest translator mainstreamowy, czyli w Google, wprowadź sobie hasło niewolnik Słowianina i przetłumacz na jakikolwiek język. Chiński, japoński, a czytałeś niektóre wpisy u mnie na kanale pod YouTube'em, gdzie wychodzą jakieś kosmiczne treści, które widać, że ktoś tłumaczy na Google Translate. To są śmieci po prostu. Wszystko zgadza się, tylko dalej nie rozumiesz jednej rzeczy. Cała większość ludzkości na Ziemi, czyli tam, dokąd byli sprzedawani niewolnicy Scytów, czyli jako Gotów, wszyscy określają nas jako Słowian niewolnikami w ich tłumaczeniu. Znaczy, ja muszę, bo ja byłem tak samo sceptyczny jak ty i dalej jestem, bo to jest kwestia do wyjaśnienia, prawda? Ale tutaj w kronikach jest jakaś wzmianka o tym, że te ludy Gotów, Wandalów, którzy idą na południe, uciekają z rodzinami i dostają ultimatum, że jeśli się rozbroicie, bo oni chcieli zdobyć swój kawałek terenu, prawda? Chcieli dostać, zdobyć, oni chcieli dostać. Znaczy, dostać, otrzymać. Kronikarz wprost pisze, że oni prosili, z czego nie jest sam zdziwiony, bo uważał, że jest ich tak wielka potęga, że w zasadzie mogliby sobie wziąć, zdobyć każdy jeden zakątek świata, jaki by tylko chcieli, a przyszli do Rzymia i proszą ich o byle jaką ziemię, żeby tylko mogli tam się osiedlić. A im były miliony, prawda? I dostali ultimatum, jeśli się rozbroicie, dostaniecie kawałek ziemi. No i wiesz, łatwowierność, bo mieliśmy te swoje słowo honoru, prawda? Tak. Honor, tak, w Japonii, czy w Scytów, był święty.
i rozbroili się, a oni zaczęli, wiadomo, no, strzelać do nich, zabijać ich. I po prostu była taka rzeź, że sprzedawano ich potem po prostu za symboliczną. Dużą część, bo takich, nazwijmy to, uciekających taborów było kilka. I większość tych taborów została wycięta w pień. Za każdym razem wartości, które są podawane przez kronikarzy, szacują na poziomie 500 000 ludzi jednorazowo. Natomiast w innych część takich taborów zostało przejętych całkowicie, w niewolę wzięto. I jest napisane wprost, że to była taka duża masa ludzi wziętych do niewoli, że w zasadzie byli sprzedawani już nie pojedynczo, ale całymi stadami, jak zwierzęta, a ich wartość była znacznie niższa już wtedy od zwierząt, że sprzedawano ich, jest określone, po 1 zł za jedną osobę. Większość z nich wymierało, bo nie było dobrze dożywianych. Więc przemysł, bo w ostatnim czasie to coraz więcej się pojawia tych informacji ogólnie dostępnych, że za czasów Piastów istniał największy przemysł na świecie sprzedażą niewolników. A jakich oni niewolników? A kto to zarządzał? No właśnie Piastowie. A kim oni byli? Piastów. Byli tu przesłani jako zwierzchnicy nas. No i dlatego naszymi przodkami handlowali. Ale kto to handlował białymi niewolnikami? Ci sami przedstawiciele, z tym, że pod tak zwaną dynastią Przemyślinów. No ale dobrze, no to byli władcy, jak to jest narzucone, i zwróć uwagę, że oni panują aż do roku 1350. Wyobraźcie sobie, że na 13 łagrów na Syberii 12 było zarządzane przez Żydów. Wyobraźcie sobie, że 95% statków z niewolnikami było własnością Żyda. Gościa, który mówi, że wyznaje judaizm. To, co usłyszeliście albo usłyszycie, nie wiem w jakiej kolejności to wrzucę, na temat tych nacji nie jest niepokojące, jest obrzydliwe. Nie można tego tolerować, po prostu. Zero. I to nie chodzi o to, żeby gonić, krzywdzić. Żadnych stanowisk, żadnego majątku, egzystencja. Żyj, zejdź. To, co się dzisiaj dzieje w polityce, to jest nic innego, to co było 600-700 lat temu. To jest zniewalanie, depopulacja i przepasowanie. To są te same rody, prawda? Ale to się już tak wyrafinowanie dzieje, ta zmiana tych nazwisk i te gry różne, wizerunkowe nawet w mediach. Już nie zobaczymy dzisiaj w polskich muzycznym show biznesie prawdziwej blondynki, Słowianki. Przeważnie to są jakieś listy farbowane z szkłami kontaktowymi niebieskimi, ale można się przyjrzeć statystyką, bo przecież mapy pokazują na naszych terenach i tutaj część Niemiec i część Skandynawii jest najwięcej blond włosów i niebieskich oczu, czyli tych genów scytyjskich, prawda? A jednak w mediach tego nie widzimy. Nie ma aktorów blondynów, prawda? Wszystko są, jakby tutaj jesteśmy programowani, że tak jest, że jest inaczej. Teraz wracając do początku, czyli do tej nazwy Słowianie, tak? I z czego się wywodzi, to jak z reguły jest ktoś nazywany jako pseudonimem? Tak jakby sobie sam chciał mieć pseudonim, czy tak jak mu ktoś z zewnątrz narzucił? Tak. Jak mu powiedzą. No nie, bo w większości jest tak, jak ktoś gdzieś wymyśli dla danej osoby. No mi nikt nie narzucił Pola Lechickiego. No to na akurat przykład. Nie masz pseudonimu, tylko to... To jest mój pseudonim artystyczny, ja jestem komikiem. To jest co innego. To ja jestem satyrykiem, przecież wiecie, że to jest kanał satyryczny, prawda? To jest mój manifest artystyczny, nic więcej. Dobrze, ale z tym nazwą Słowianie ja bym jeszcze tak nie decydował, bo tutaj mamy, wiadomo jak jest w zachodnich językach, prawda? Angielski bardzo ubogi, to są... Ale to jest nowy język, nowe języki, jest wyprodukowane. Tak, i u nich jedno określenie ma 30 różnych tam znaczeń. Czekajcie, zgodziłbym się w 100% z wami, czyli jeżeli mam źródło jedno, czyli bazując na anglosaskim, nie? Okej, zgadzam się z wami w 100%, może być tak i tak. Ale jeżeli ja uciekam do Azji, i w języku chińskim jest dokładnie to samo, w języku arabskim tam, czyli w zasadzie wszędzie tam, dokąd szły jak gdyby sprzedaż niewolników z terenów Piastów, wszędzie jesteśmy nazywani niewolnikami, to już mi coś daje do myślenia. A mówią Allah, Pan Lach, Pan wolny człowiek przybył. A tutaj nagle dowiadujemy się od Artura. Nie, a kogo masz jako Allah? Masz określane jako człowieka czy jako Boga? Masz a skąd się wziął określenie Lach w arabskim? Nawet Arabowie mówią, że to jest z centrum Europy.
Znaczy to chcesz powiedzieć, że u nich określenie Allah to nie dotyczy Boga, tylko człowieka Słowianina? Nie. No to do tego skąd, właśnie zmierzyłeś. Ale skąd się wzięło określenie Allah? Skąd się wzięło Allah? Nie wiem, nie zajmuję się tym, więc nie powiem ci, bo musiałbyś zapytać kogoś, kto się zajmuje badaniem. No to wyobraź sobie, że mam obiekt w ręku, jakikolwiek, i teraz nadaj mu nazwę. Wymyśl jakąś nową nazwę. Jasne, znaczy musisz jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że nazwa Lach, nie? To nie pochodzi od polskiego króla. Nie, nieprawda. Pochodzi od Larcha. Od syna Atamasa. A jak odwrócisz od tyłu, albo oni pisali w drugą stronę, to masz Sarmat. No i tutaj widzisz, szukasz pochodzenia w arabskim od nas, a okazuje się, że jest odwrotnie. To w naszym powinieneś szukać wywodzących się od nich. Co zna, nawet możesz znaleźć to ślad tego w czymś, co Bierz świetną rzecz zrobił, znalazł, bo przetłumaczył jedną ze starych kronik z łacińskiego, czego nikt wcześniej nie zrobił. I tam jest napisane, że ziemie nad Wisłą, te, które są zajmowane przez Polaków, zostały podbite przez ludy semickie, gdzie jest wykazane, że Sarmaci nie mają nic z nami wspólnego. I że Krak też nie był naszym władcą, a występuje w naszej dynastii. No tak, no i tam jest pokazane. I jak weźmiesz Sarmatę, odwrócisz od końca, bo my czytaliśmy to w drugą stronę, to masz władcę pochodzącego właśnie z tamtych stron, Atamasa. A Atamas, czytając drugą stronę, masz Sarmatę. No, także to wcale ten Lach to nie jest powiązany z naszym Lechem, który w zasadzie pojawia się dopiero po VII wieku, ale czyli w istocie wtedy, kiedy jest w Panonii zrobiony obóz przejściowy dla wszystkich uciekinierów z północy, czyli i dla Wizygotów, mających jakby określenie dla Scytii europejskiej, i Ostrogotów, którzy w rzeczywistości są Scytami azjatyckimi. O czym wprost nawet mówi Czozoriusz czy Justynian jako kronikarze rzymscy, że ci, którego nie nazywają Gotami, to Grecy ich nazywali Scytami. Także tu nie trzeba nic się domyślać ani nic. No także to jasne. Grecy jest Krekops, tak? Czyli władca Aten. I tutaj też jest jakieś powiązanie z tym Krakiem i z Krokiem. Tutaj Artur ma taką teorię właśnie, że on się wiąże w ogóle z jednym czasem, z Aleksandrem Wielkim i z Juliuszem Cezarem. Tak, dlatego że to nie jest jakby moja nawet wizja, bo okazuje się, niedawno dokopałem się, że już nawet jeden z greckich kronikarzy właśnie robił coś takiego, że zsynchronizował i porównał właśnie Aleksandra Wielkiego z Juliuszem Cezarem i wielu władców rzymskich przesunął w czasie o 300 lat. Wykazał, że to są jak gdyby ci sami. I zwróćmy uwagę, że jak gdyby nie koliduje to, że złączenie Juliusza Cezara z Aleksandrem Wielkim. Dlaczego? Dlatego, że dziwnym trafem Aleksander Wielki w ogóle nie zajmuje się częścią Europy Zachodniej i to samo mamy przy Juliuszu Cezarze. On walczy tylko na Zachodzie, a kompletnie nie ma kontaktu ze Wschodem. Jak zderzymy te dwie osoby, a i co najważniejsze, jeden i drugi został nazwany władcą całego świata. Jak Juliusz Cezar mógł zostać władcą całego świata, skoro on w zasadzie podbił zachodnią część Europy, większą część świata nie należała do niego. I w drugą stronę możemy zarzucić z kolei Aleksandrowi Wielkiemu, jak mógł zostać okrzyknięty władcą całego świata, skoro cały Zachód nie należał do niego. Jak ich połączymy w jedną postać, to nagle faktycznie mamy władcę całego świata ówczesnego. Moi drodzy, jak widzicie, jest dużo do przepracowania. Ja myślę, że Tadeusz Mroziński by nam pomógł. Jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Dodaj. Zwróćcie uwagę jeszcze, że to przesunięcie, które mamy w wczesnym średniowieczu, czyli wielu historyków uważa, że sztuczny okres 300 lat, to jest mniej więcej taka sama różnica, jaka jest dzieli Aleksandra Wielkiego od Juliusza Cezara. Jeżeli przesuniemy te kroniki, że o tyle są rozjechane, czyli mniej więcej 260 do 300 lat, to okazuje się, że znowu łączymy te dwie postacie z sobą. Dużo mamy pracy do wykonania. Jest platforma ariowie.com, ariowie.com. Tam zaczyna się rozkręcać wiele rzeczy. Powstaje równoległa platforma, która nie będzie widoczna. Dostaniecie zaproszenia bezpośrednio do tej platformy. Ona jest w Dark Webie. Będzie umieszczona w Dark Webie na aplikacjach.
powinniśmy porozmawiać właśnie z Tadeuszem Mrozińskim, powinniśmy porozmawiać ze znawcami językowymi, którzy się nie skompromitowali bzdurami jakimiś, jak wielu histeryków w Polsce. Panie Tadeuszu, drogi Skorpionie, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Beatka, Amelia, Romej, Mruwa, Tadeusz tutaj, ja... Pan Tadeusz pod konstelację Aszlesza, jak i Artur, tak żeby się nieźle uzupełniali. Na pewno. No właśnie, to byłoby korzystne. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Skorpionów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przyjedziecie jeszcze do Tosa, czy nie? Zobaczymy. Od ciebie będzie nie, ja zostanę. Moje serce tutaj się uczepiło. Czekam, aż się tutaj wszystko zrealizuje pozytywnie. Ja tylko apeluję o to, że my nic nie mówimy na 100%, że jest tak, czy tak. Szukamy. Trzeba poszukiwać, tak, bo to jest tyle kronik, prawda? Ale najśmieszniejsze jest to, że one są dostępne i każdy może to zweryfikować. My tylko powtarzamy to, co jest napisane w tych kronikach. Ale nie mówimy na 100%, że jesteśmy pewni, bo tych nieodkrytych kroków jest cała masa. Dlatego najlepiej złączyć siły i szukać dalej, bo jest to na wyciągnięcie ręki. Wiedząc, że ta historia zakłamana przez setki lat, to jest masę pracy. Także tutaj w miesiąc czy rok nie odkryjemy za wiele, ale możemy znaleźć klucz. To tutaj szukamy tego klucza na powiązanie, czyli jest ten czas pływający, czas widmowy i tutaj widać, że to jest dość mocne. Właśnie. Chcecie poznać prawdę? Zacznijcie czytać. No to i jest... linki będą do tego czytania pod moim filmem, będą na mojej stronie z patronem, patron.com. Ty masz stronę taką swoją muzyczną, czy tylko YouTube i Facebook? No, akariariaka.com. Super, też będą linki w ogóle. Tam będziemy dać je też artykuły zamieszczone. Bardzo się podoba ludziom twoja muza. Gdzieś odkryli twoją muzę na nowo. A, jeszcze, wyobraźcie sobie, że ten przesympatyczny dżentelmen zaoferował dla wszystkich przesympatycznych miłośników kanału Polny Chiński kupon rabatowy na świetne produkty. Dzisiaj też testowałem. Zdrowe, czyste, ekologiczne, naprawiające. Musimy naprawiać siebie w polu i na zewnątrz. Oczyszczanie. Jak będziecie oczyszczeni, będziecie zdrowi, pozytywni, odrobaczeni i tak dalej, będziecie mieli więcej siły, jakąś jasność w głowie, to się tworzy w głowie. Zapraszam na proces w styczniu. Też będę podawał informacje, powstaną filmy, muszę zrobić kompilację z poprzedniego procesu, dużo pracy, ale zacznijmy rosnąć w siłę. Potrzebujesz mniej jedzenia, potrzebujesz więcej ruchu, oddychania świadomego, uziemienia. Super fajnych, zdrowych kosmetyków będzie Ormus kosmiczny. Co tam będzie w tym Ormusie? Uwodziona krzemionka, czyli ten 46% krzemu czystego, naturalnego, czyli taki, jaki występuje też w naturze. Ozonowy oczyszczasz do włosów, czyli rozbywamy się parabenów, silikonów i oczyszczamy cebulki włosa, żeby nie wypadały. Wtedy dotlenienie jest kilkukrotnie większe. I oczywiście suplement, pracujemy nad różnymi suplementami, teraz pracujemy nad nowym ormusem wzmocnionym irydem, takim 25% więcej z piastek winogron. Zobaczymy, jak się to udaje. Będę testował, sprawdzał, jak będzie super cool, super fajny, to wrzucam informacje, linki, powołujcie się na mnie. Cieszcie się z uprzejmości, z rabatów. Róbmy to masowo, po prostu. Zacznijmy robić ruch odrodzenia, oczyszczania, odmurzczania, wiesz, odchwaszczania. Zacznijmy być na ziemi, z praną, w dobrej energii, zjednoczeni, w miłości. Idziemy. Dobrze. Fajnie jest. Bardzo, bardzo lubię się z nim sprzeczać, ale ty w takim ja się uczę pokornie i chętnie się douczę różnych rzeczy. No, a tutaj jeszcze z tyłu najbardziej utalentowani, nieśmiali graficy, którzy robią cuda wianki. Beatka jest bardzo nieśmiała, ale wierzcie, że taką robi robotę. No, musielibyśmy mieć miliony, żeby po prostu było nas stać na taką ekipę. A mamy po prostu miliony dobrych energii, wymian, intencji i myślimy daleko w przyszłość na nasze prawnuki, praprawnuki, żeby nie miały kodów paskowych, jakichś chipów. Walczmy o siebie. Do zobaczenia. Cześć. Przyjaciele.
Jak zauważyliście, na moim kanale nie ma monetyzacji, gdyż system Google jest częścią systemu Wielkiego Brata. Mogę ich wykorzystywać, ale nie chcę ich wspierać. Wszystkie filmy są przygotowywane tylko dla Was i dla wyższego dobra. Są to setki godzin pracy miesięcznie. Jedyne wsparcie finansowe otrzymuję od garstki przyjaciół na patreon.com. Do teraz. W naszej przestrzeni pojawił się zaufany przyjaciel, który oferuje tylko co najlepsze, według prawdziwych, etycznych standardów. GoEco.bio ma szeroką gamę produktów ekologicznych z najwyższej półki. Zapraszam Was do obejrzenia asortymentu i do głosowania pieniędzmi. Proszę Was o weryfikację mojego zaufania dla GoEco.bio i jakości, jaką przedstawia. Teraz tylko dla widzów mojego kanału GoEco.bio oferuje 10% kupon rabatowy na wszystkie produkty. Jak wiesz, zmiana zaczyna się od Ciebie. My jesteśmy zmianą. Linki znajdziecie pod filmem. Zapraszam.